O haftach Brygidek w ogóle byśmy nie wiedzieli. Prawdę mówiąc, wiedzielibyśmy bardzo niewiele. Wiedzieliby trochę Szwedzi, bo mają nieco tych zabytków u siebie. Duńczycy, no, zdarza się nawet w Islandii. A my niekoniecznie, chyba że na południu, na południowym wschodzie naszego kraju, w Lublinie, ale tam też wszystko przepadło w zasadzie. A nam się udało tylko z jednego powodu, dlatego że w Kościele Mariackim zachowały się szaty liturgiczne, ogromny zbiór paramentów. Przed II wojną światową było ich 541, bo taką liczbę wymienia katalog Waltera Manowskiego, a w XIX wieku było ich jeszcze więcej i część z nich Chińc umieścił w swoim dziele. Choć podejrzewano, że wówczas było ich 1000, a nawet może ponad 1000. To jest zresztą absolutnie zrozumiałe. Ołtarzy w Kościele Mariackim było sporo. Były to przecież ołtarze bractw i prywatnych fundatorów. Miało to takie przełożenie też finansowe. Tych fundacji było sporo, więc mało tego. Funkcjonowało jednak, działało to, co się nazywa kolorem liturgicznym. Więc tych ornatów i innego typu szat, paramentów musiało być naprawdę dużo. W różnych czasach pewno różna ilość, ale do XIX wieku zachowały się. Teraz pytanie drobne, jak to się stało, że się zachowały? Przecież Kościół Mariacki od połowy XVI wieku przechodzi w ręce protestantów. No właśnie w tym wypadku to była błogosławiona wina. Bo gdyby nie to, że protestanci przejęli Kościół i gdyby nie to, że musieli się zatroszczyć o dobra, które ewentualnie później musieliby rozliczyć z byłymi właścicielami, to być może, a nawet na pewno, gro tego, co dzisiaj mamy, w ogóle by nie przetrwało. Gdyby to pozostał Kościół katolicki, to zdarzyłoby się oczywiście to, co się zdarzało w wszystkich kościołach. Ornaty byłyby przeszywane, przycinane, zmieniane, wreszcie niszczone, bo zasada była taka, że co pobłogosławione, poświęcone, jeśli się zniszczyło, należało spalić. Albo przerobić na drobniejszy element, na drobniejszy paramet. Tych ornatów haftowanych było w Kościele Mariackim naprawdę sporo. Nie wszystkie pochodziły z pracowni i warsztatu Bryginek. Ale niektóre na pewno tak. Jesteśmy o tym w 100% przekonani, przynajmniej od 1970 roku. Zaraz Państwu powiem dlaczego. Tu macie właśnie Państwo jeden z ornatów, który ma w centrum przedstawienie Bożego Narodzenia, właśnie w wersji brygitańskiej. A sposób haftu, techniczne i formalne balony podsuwają myśl jedno. To jest ręka Brygidek. I to jest bardzo prawdopodobne, że rzeczywiście to była ręka Brygidek. Niestety tego ornatu u nas nie ma. Więc zanim go zobaczymy na żywo, troszkę czasu jeszcze minie, żeby skonfrontować to z tym, co mamy u nas. W Muzeum Narodowym w Gdańsku zachowało się 192 tkaniny związane z Kościołem Mariackim. I właśnie one są w tej chwili w bardzo rozbudowanym już stadium badawczym, które pozwala nam już na 150% ustalać, czy to warsztat Brygidek, czy nie. Ale zaczęło się wszystko właśnie w 70 roku, kiedy moja poprzedniczka, pani kurator działu sztuki dawnej i specjalistka od tkanin haftów, Maria Żelewska, niektóre z tych paramentów liturgicznych przeznaczyła do konserwacji. Znaczy, tak powiem Państwu, jeśli kiedykolwiek zetkniecie się z ornatami, kapami gdzieś w jakimś kościele i nie daj Boże, ksiądz proboszcz pomyśli sobie, że to trzeba by było trochę odnowić, to bądźcie bardzo ostrożni, bo zasada prania wszystkiego razem i prania w całości niestety się nie sprawdza w tym wypadku. W takiej sytuacji po prostu obiekt ulega nawet nie konserwacji, tylko ulega degradacji. A więc tutaj, zgodnie z zasadami konserwatorskimi, ornat należało rozpróć. I ten ornat rozpruto. Odpruto podszewkę, odpruto kolumnę haftowaną. No i spod tej kolumny haftowanej to, co tam się pokazało, to po prostu wszystkim zaparło te w piersiach. Znaleźć
się w takiej sytuacji, to jest naprawdę marzenie każdego historyka sztuki. To było odkrycie, no nie wiem, no może nie na miarę Tutanchamona i jego grobu, ale bardzo, bardzo ekscytujące. Dlaczego to było tak strasznie ważne? Dlatego, że te rękopisy, one miały daty, miały nazwy, miały imiona i nazwiska. Były po prostu metryką tego obiektu. Tam się pojawia, a może za chwilę, nie wszystko naraz. Na razie zapoznajcie się Państwo z tym, co w zbiorach muzealnych w tej chwili w Gdańsku mamy. I co mam nadzieję, w końcu kiedyś pokażemy w pełnej klasie. Te pierwsze to były ornaty maryjne. Zachowało się z tego zbioru u nas 4 sztuki, a z tych, które ozdobione są ukrzyżowaniem, no troszeczkę szczęśliwie więcej. I jeszcze do tego takie dziwne przedmioty, dziwne paramenty, z którymi na pewno nikt z Państwa się nie zetknął, bo raczej nie mógł. Sudaria. Sudaria, substratoria, parury. No, nie wiem, tak trochę gadane w obcym języku. Bo to był troszkę dla nas w tej chwili obcy świat. I właśnie wyciągamy go z zapomnienia. Nie będę rozstrzygała i opowiadała, co to były sudaria. To będzie może kiedyś jakaś dodatkowa historia. Jest też wśród tych paramentów jedna kapa z przepięknym ukrzyżowaniem i gronem apostołów na pretekstach. No, czyli zgodnie z zasadami Brigida oddawała cześć apostołom i chciała, żeby oni w kościele funkcjonowali, a ukrzyżowanie, no to rzecz naturalna, ono jeszcze jest w takiej formie, potem je pokażę, o, teraz bliska, w takiej formie, jak zwykle bywało na kanałach funszalnych malowane. Czyli bardzo prosto, krucyfiks, po obu stronach Maria i Jan, nic więcej. Tutaj oczywiście coś więcej, bo za tą kotarą z tyłu pojawiają się okna. To co w objawieniach Brygidy często występuje. Okna, przez które wpada światło Boga, światło Jego Słowa, światło Jego miłości. Tak więc można tutaj te drobne elementy w ten sposób interpretować. Zwykle w ukrzyżowaniach Chrystus na krzyżu jest bardzo mocno napięty, podobnie jak w pietach, które powstały na bazie objawień Brygidy. Ciało Chrystusa jest sztywne, wyprostowane. I tak właśnie jest w tym przypadku. Ale na średniowieczu, proszę Państwa, się nie kończy. Brygidki przecież w Gdańsku były do początku wieku XIX, a w XVIII miały się nawet całkiem nieźle. To był taki łabędzi śpiew przed tym nieszczęsnym końcem. Z tego czasu, zresztą w ogóle z kościoła świętej Brygidy, no w zasadzie nic się nie zachowało. Ale jakimś cudem w zbiorach sztab muzeum, które oczywiście w naturalny sposób przeszły do pomorskiego, czyli narodowego, zachowały się drobne elementy dawnych antependiów. Jedno z nich zawiera w sobie taki medalion, w którym przedstawiona jest mniej i więcej tylko Katarzyna Szwedzka. No nie wyobrażam sobie, żeby on mógł pochodzić z jakiegoś innego miejsca niż właśnie z kościoła świętej Brygidy i z jej warsztatu tego klasztoru. Więc mamy przynajmniej jeden, a nawet dwa, tylko tego drugiego Państwu nie pokazałam, bo jest jeszcze przed konserwacją, z okresu początku XVIII wieku, czyli w zupełnie innej tonacji stylistycznej niż to, co dawało nam średniowiecze. Święta Katarzyna Szwedzka, jakby Państwo gdzieś ją zoczyli, to będzie zawsze ubrana w habit brygidański z pastoralem, bo była, w sumie nie była formalną opatką, ale tak ją traktowano. Z Ligią w jednej ręce i gołębicą Ducha Świętego nad nią, a z drugiej strony biały jeleń. To są atrybuty świętej Katarzyny Szwedzkiej. No to wróćmy do średniowiecza. Widzę zachwyt w oczach. Nie, przynajmniej. Tak, to jest rzeczywiście ornat, przy którym jak się go widzi w naturze, to człowiek kompletnie wymięka. I to jest właśnie ten ornat, bohater tego niezwykłego zdarzenia z lat 70. XX wieku. To, co Państwo widzicie obok, to jest właśnie fragment tych rękopisów, które wyjęto spod niego. No, właśnie, było,
był w tym list pani Birgity Karlsdotter do Iwara Axelsona z roku 1482, a list dotyczył przyszłego regenta Szwecji. I coś takiego w pewnym momencie dla Brigidy stało się po prostu usztywnieniem do haftu. I bez najmniejszego problemu wsadziły to, zostawiły, a my szczęśliwie się znaleźli. Dzięki temu wiemy, że ornat nie mógł powstać, w każdym razie haft, nie mógł powstać przed rokiem 1482. Bardzo cenny. Bo wreszcie jakaś datacja, poza tym, że oczywiście możemy tutaj rozważać różne formalne sprawy, tudzież tkaninę. Tkanina pierwotnie nie była w takie paski, jak tu widać. To jest zupełnie inna historia. Po prostu część runa, bo to był aksamit, wykruszyła się. To runo najprawdopodobniej było brązowe i białe, a tak się składa, że jedwab barwiony tlenkami żelaza czarny bądź brązowy bardzo łatwo ulega degradacji, kruszy się. Podobnie bielenie jedwabiu też bardzo je osłabia i przez to po prostu ten jedwab znika, rozpyla się. Macie więc Państwo przed oczami tego najważniejszego bohatera naszego zbioru, od którego wszystko się zaczęło. Pokażę go w detalach, bo detale są piękne. Haftowany jest niezwykle precyzyjnie. Jak na leńskie brygitki, co się da, Państwo przekonacie bardzo dobrze technicznie. Chociaż sposób haftu jest zbieżny z tym, co brygitki uprawiały. Mamy tu takie bardzo piękne elementy, jak postać Marii Magdaleny pod krzyżem. Zobaczcie Państwo, ten krzyż jest zielony. I na dodatek z listkami, które od niego odrastają, to jest drzewo prawdy i drzewo Ewangelii, która otacza cały świat. To tak było właśnie w objawieniach świętej Brygidy opisywane. No a Magdalena była najwierniejszą, a też uczennicą Chrystusa, ale też najbardziej pokutującą. Więc tutaj takie moralne rysy były istotne. Postać Chrystusa graficzna, przejmująca w tej stylistyce właśnie umęczonego, a jednocześnie mistycznego Chrystusa. I taka dziwna rozeta. Tych rozet jest trzy. Są trzy, ponieważ one mają wyobrażać, symbolizować Trójcę Świętą. Tak trzy po trzy, bym powiedziała nawet, bo kolory także symbolizują złoty, biały i czerwony. Symbolizują Boga Ojca, Ducha Świętego i Chrystusa. Na dodatek ten okrąg, także o nim wspominała Brygida, kojarzony jest z Eucharystią. Więc nie dość, że pokazane jest tutaj zbawienie świata przez całą Trójcę Świętą, to jeszcze na dodatek są to wyraźne konotacje eucharystyczne, co nie jest nam takie dziwne, bo przecież ornat towarzyszy ofierze eucharystycznej. Więc jedno z nich po prostu pięknie się splata, widać wyraźnie, że osoba, która to haftowała, miała pojęcie, co robi, wiedziała, dlaczego tak, a nie inaczej. A wzór formalny zaczerpnięty został z haftów sztokholmskiego hafciarza Albertusa Pictora, który nie tylko haftował, ale i malował, a na dodatek był wykwalifikowanym hafciarzem peruanu. I Albertus Pictor najprawdopodobniej miał kontakty po prostu z brygitkami szwedzkimi. Dom Gdański był takim hostelem dla Szwedów. Oni się tu wszyscy zatrzymywali. Nawet Ivar Axelsson, który przez pewien czas musiał zwiewać ze Szwecji, bo tam nieźle rozdrabiał, też tutaj siedział przez pewien moment i stąd pojechał z powrotem. Wtedy sam nawet załapał się na bardzo wysokie stanowisko. No i teraz ornaty Maryi. Pokażę je Państwu i w ogóle, i w zbliżeniach. Ten granatowy z Maryją jako królową dziewic, wokół niej cztery święte dziewice, najbardziej czczone na Pomorzu. Bo Katarzyna i Barbara to jest tak klasyka. Natomiast u nas szczególną czcią otaczono także świętą Apolonię, świętą Barbarę bardzo, bardzo, bo przecież były relikwie. Krzyżacy mieli, potem mieli to zwinięto w kościele mariackim, były relikwie świętej Barbary. Więc Katarzyna i Barbara w sposób naturalny, Dorota i Apolonia. Apolonia miała niesamowite wzięcie na Pomorzu.